Siemano ekipa, ja jestem Defi, dzisiaj widzimy się w kolejnym odcinku na tym kanale. Jako że bardzo dawno draftów nie było, dzisiaj udało mi się zbudować naprawdę genialną jedenastkę, ale co ja wam będę opowiadał? Zobaczcie sobie na ten skład, mamy tutaj genialną jedenastkę z Premier League. Mamy tu na ataku dwóch najlepszych napastników Premier League w tym momencie, czyli Aguero oraz Kane. Oczywiście to są karty wersji Inform, do tego na środku pomocy mamy dwie karty Team of the Year, N'Golo Kante oraz Kevin De Bruyne. Na prawej pomocy Silva, na lewym skrzydle jest Eden Hazard, na jeźdźpo mamy Ozila, na obronie mamy dwóch Francuzów, czyli Laporte oraz Kościelny, na bramce jest Gigi Buffon oraz Benatia, czyli dwóch zawodników grających oczywiście w Juventusie, które musiałem to jakoś połączyć, bo niestety nie poleciał mi żaden obrońca środkowy z Premier League, więc musiałem to łączyć właśnie w taki sposób, ale sam sobie skład wygląda po prostu genialnie. Mamy 189 ocen zespołu, do tego genialną ławkę rezerwowych, jest tu Messi, Mertens, Rufie, Coutinho, Jarmolenko, Guedes oraz Schule, także naprawdę świetny skład. Ja jestem gotowy, startujemy i zobaczymy, co uda się wykręcić właśnie z tego składu. Troszkę formacja lewa, ale wydaje mi się, że i tak. No, taka runda, druga, półfinał. To jest minimum. Jeśli nie posiadasz końców na paczki czy składy, żaden problem. Na frenzyfifa.com masz dostępne końce na każdą platformę, najniższe ceny oraz automatyczną dostawę, gwarancję bezpieczeństwa, a do tego z kodem DEF masz 5% zniżki. No i w sumie jeszcze jedna kwestia, bo ostatnio wielu z was pytało mnie na fanpage'u, czy będę na Intel Extreme Masters 2018 w Katowicach właśnie w ten weekend. No i odpowiedź jest bardzo prosta, będę. I w sumie bardzo łatwo będzie mnie znaleźć na stanowiskach Komputronika, z tego względu, że będę tam od 15 w sobotę i od 13 w niedzielę. Jak coś zapraszam, będą turnieje FIFA, będą nagrody typu sławki, klawiatury, myszki i tak dalej. I będzie turniej, w którym również będą nagrody, więc zapraszam, pogramy sobie, pogadamy, pośmiejemy się i tak dalej, więc zapraszam na stanowisko Komputronika w ten weekend. Okej, moi drodzy, przed nami pierwszy przeciwnik, zobaczmy sobie na jego skład. Mamy tutaj Asensio, jest tu Messi, jest tu Gareth Bale, jest tu Pogba, jest tu Kante, jest tu Herrera, Van Dijk, Bailly, Carvajal, Milner i Butland. Ofensywa wygląda bardzo ciężko. No ale dobra, nie ma co się podawać, mamy dobrą formację, czy mamy tragiczną formację niedobrą, więc ja tutaj pójdę w formację defensywną, znaczy w ustawienie defensywne. No i będę starał się coś tutaj kontrolować po prostu. Oj, Dawid Silva ładnie. Zagramy to tu. N'Golo Kante, uderz to po duszy, słupku i mamy 1-0. Czwarta minuta, N'Golo Kante, to jest bestia. Ej, tak prawdę mówiąc, to jeszcze ani razu nie grałem jego kartą Team of the Year. Jak sami widzicie, to jego strzały są po prostu jakieś dzikie. Ja myślałem, że doleci gdzieś obok bramki, a to się zawinęło i wpadło po prostu pod bramkarzem. No to naprawdę mega. Ładnie, dośrodkowanie, teraz pole karne, mamy tu zawodnika, uderzenie na bramkę i to jest 2-0, Dawid Silva. Nie wiem, czy dobrze mi się wydaje, ale on chyba w tym momencie zalicza drugą asystę w tym spotkaniu. Mesut Özil strzela bramkę na 2-0. Ozil, prawo noga, uderzenie, 3-0. Co teraz porobili w obronie? I najprawdopodobniej gościu troszkę się bawił skillami na początku, ale zazwyczaj tak to jest ze skillerami. Oni skillują, nic z tego kompletnie nie wynika i przegrywają później 3-0 i rage quitują w 38 minucie. Najprawdopodobniej Deutschland 2 w tym momencie wyjdzie z tego meczu. No to jednak chyba troszkę zlekceważyłem przeciwnika. Ozil zalicza drugie trafienie prawą nogą tym razem i no chyba jednak to nie jest koniec. Dawid Silva 4-0, ale go po prostu łoje tutaj w tej pierwszej rundzie. No i dobra, moi drodzy, za nami pierwsza połowa, na ten moment jest wynik 4-0, wygrywamy tutaj w bardzo łatwy sposób. Mój przeciwnik oddał niby 5 strzałów, a tak szczerze nie pamiętam chyba ani jednego ciekawego strzału, który był wcześniej. I to jest rage quit, czyli jednak mój przeciwnik zragequitował. Mesut Özil, ocena 10-0, dwie bramki i asysty w 45 minut, 2-2 podania. W ogóle 16 na 17 celnych, ten gościu zagrał bardzo ładne spotkanie. Przed nami runda druga. Okej, przed nami runda druga i mamy tutaj naprawdę bardzo fajny skład. Jest tu Pogba, Matuidi, mamy tutaj bardzo dobrą ofensywę. Lacazette, Mbappe oraz Neymar w połączeniu. Naprawdę może być bardzo ciężki mecz do rozegrania. Ale to jest runda druga, zobaczymy. Mam nadzieję, że forma będzie przynajmniej podobna jak w tej pierwszej rundzie, bo tam naprawdę grało się świetnie. What the hell? Kylian Mbappe przeskoczył, nie wiem kto to był, Eden Hazard? Czemu on w ogóle krył tego zawodnika? Przy okazji padła mi bateria, ale mamy 8 minutę i w ogóle nawet nie dotknąłem piłki w tym meczu. No to nieźle. Ładnie, Aguero. Driven. Uderzenie pod bramkarzem, tak jest, 1-1. Mamy wyrównanie, tutaj troszkę błąd w defensywie mojego przeciwnika, ale mamy wyrównanie i to się w sumie liczy, obojętne. Niech on popełnia tych błędów jak najwięcej. Ładnie, Aguero, lewa noga, uderzenie pod bramkarzem i słupek, ja nie wierzę. Kurde, jeszcze tak perfidnie się odbiło na zewnątrz. Ładnie, Aguero. Uderzenie 2-1, piękna akcja, Kun Aguero do tego Dybala face. No i co, lecimy.
Oj, panie bufon, wybić to. Jak najszybciej, no tak. Dośrodkowo to pole karne. Jemu daj wybić, ja mam pole karne dośrodkowo. No brawo. Okej, moi drodzy, mamy zakończenie pierwszej połowy. Na ten moment jest wynik 2-1. Wygrywamy po dwóch bramkach Aguero i to się w sumie liczy. Oddaliśmy dwa celne strzały i ten jeden niecelny w słupek. Czyli póki co mieliśmy naprawdę trzy setki, które dwie wykorzystaliśmy, jedna poszła w słupek. Oprócz tego nie było żadnych innych strzałów, więc na ten moment dobrze. On troszkę postrzał z dystansu, więc no okej. Bardzo ładnie, Kane. Do prawej, pięknie, na pustą bramkę. Eden Hazard, 3-1, genialna akcja w naszym wykonaniu. Ależ dośrodkowanie, nie ma bramki tutaj, ale miałem farta, teraz ja nawet nie mam pytań. O shit, nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, 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 mój błąd i to jest 3-2. Ej, to jest mój błąd, ale kurde, teraz zawsze jak zagrywam na pamięć, to tam zawodników nie ma, czyli przy tej formacji całkowicie ci zawodnicy inaczej się ustawiają, co dla mnie jest, no strasznie uciążliwe, no bo no, nie mam jak grać na pamięć. Messi, kręcona piłka, uderzenie i słupek zewnętrzny, drugi w tym meczu, no to nieźle. Ja tutaj zrobiłem dwie zmiany, z tego względu, że po prostu mój skład coraz gorzej wygląda kondycyjnie, a poza tym stwierdziłem, że lepiej postawić na szybkich zawodników, którzy będą dobrze pod kontrę, bo mamy wynik w sumie, którego nam trzeba, więc wygrywamy. I teraz wystarczy to doholować przez te jeszcze czy jakieś 4,5 minuty mniej więcej. Dobra, moi drodzy, kończymy rundę numer 2 wynikiem 3-2. Tutaj skomplikowałem sobie sytuację troszkę na własne życzenie, ale wygrywamy, więc to jest najważniejsze. Przed nami półfinał, więc plan minimum, który zakładaliśmy przed po prostu graniem tego draftu, wykonany. Teraz zagrać ten półfinał dobrze. Okej, moi drodzy, przed nami półfinał. Zobaczmy sobie na skład, który tutaj trafimy. Jest tu Eden Hazard. Mamy tu Aubameyang oraz Gareth Bale do tego na obronie. Mamy Marcelo, Team of the Year. Na środku pomocy jest do tego Modric, Team of the Year. Jest Paul Pogba. Mamy tu naprawdę bardzo solidny skład. A najgorsze w tym składzie jest to, że na bramce jest Begovic. RIP. Ale szczurek, 1-0 po pierwszym strzale na bramkę dopiero w 21 minucie, ale tutaj no bramkarz był bez szans, więc nie mam co narzekać tutaj na cokolwiek. Bardzo ładne wykończenie od Aubameyanga. Dobra, jedna zmiana, Ozil schodzi, w jego miejsce wchodzi Leo Messi, bo naprawdę przeciwnik gra super i ten Ozil, ten Messi się może przydać w ofensywie. O nie, kościelny łap, to pięknie. Okej, moi drodzy, kończymy pierwszą połowę, na ten moment wynik 1-0 po tej genialnej akcji mojego przeciwnika. Szkoda, bo naprawdę tutaj mieliśmy kilka okazji, po których mogły paść bramki, lecz no niestety zabrakło albo ostatniego podania, albo coś w tym stylu. Mamy w tym momencie 0 celnych podań, co jedynie pokazuje dyspozycję moją w tym meczu i chyba ja tu zdejmę po prostu Harry'ego Kane'a i w jego miejsce wpuszczę po prostu Mertensa, no bo naprawdę, jeśli chodzi tutaj o szybkość, bardzo się przyda, zwłaszcza, że on gra tutaj bardzo defensywnie. Ładnie, Mertens, dołóż tą nogę, nie tak dobij Aguero, Messi, ktokolwiek, nie wierzę, to nie weszło tutaj. Bardzo ładna akcja. Patrz, no nie wierzę, znowu za daleko piłka wysunięta. Patrz i obronił to, ja nie wierzę. Ha, typowa FIFA, strzelasz w bramkę. Nic nie wpada, przy okazji padła mi kamera. No i po prostu no, nic nie wpada. No u niego, ej serio, no, chyba oprócz tego strzału to nie oddało zbyt wiele takich naprawdę dobrych strzałów. Oprócz tych dwóch, które wpadły, to nic ciekawego tutaj nie było. No przecież no, ten bramkarz to jest jakiś odpał kompletny. Teraz to wsadzasz. Dobra, jeszcze w sumie tak można powiedzieć w ramach rozpaczy wpuszczam tutaj Guedesza i nie wiem, czy coś tutaj się uda wykręcić, chyba raczej nie, bo coś czuję, że jest 85 minuta, on tutaj chyba, no po prostu zamuruje się. Ostatnia akcja, pozwól, ostatnia akcja. No i serio, skończył to w takim momencie? What the fuck, ej, naprawdę, on dopiero co się pojawił, czas doliczony i tu było jedno wybicie, faul i koniec, i on to skończył. Był dwie przerwy i sędzia stwierdził, no w sumie nie da mu zrobić akcji, bo po co mu dało się robić akcję, skoro było dopiero co się czas doliczony się pojawił i tyle, nawet nie byłem w stanie zrobić tutaj jednej głupiej akcji. Jaki bullshit, jeden strzał na bramkę, jeden gol, no to nieźle. Oj, teraz widzę, że gdybym strzelił na przykład to technicznie, po długim słupku, tak jak tutaj, a nie po krótkim, to najprawdopodobniej byłoby 2-1. W tej sytuacji. Zobaczcie, ja strzeliłem w miejsce, gdzie bramkarz stał. Czyli po prostu Fasmira Begovicza. Prościutko w niego. Aczkolwiek ta akcja... Leo Messi z tym wykończeniem...
Znowu w środek. No i nic, niestety przegrywamy, moi drodzy, w półfinale. Szkoda, bo ten skład był naprawdę dobry, ale tego się spodziewałem, bo ta formacja, ogólnie formacje na trzech obrońców są po prostu tragiczne. Nie wiem, czy ktoś profesjonalny, jeśli chodzi o na przykład jakiś ogarnięty gracz FIFA, gra na trzech obrońców, bo ta formacja jest po prostu niedorozwinięta. Normalnie w prawdziwym życiu ona wygląda naprawdę świetnie, bo ci boczni grają jak tacy wahadłowi, tam i z powrotem. A w FIFA ci po lewej pomocnik, on jedynie biega do przodu i stoi po prostu w środku i coś tam próbuje atakować. W tej FIFA niestety ta formacja jest strasznie niedorozwinięta i w sumie chyba we wszystkich FIFA ta formacja była niedorozwinięta. Zobaczmy, jakie dostajemy paczki, bo tutaj coś ciekawego może być. Duża złota paczka premium i złota paczka premium. Otwieramy, zobaczymy, co w środku. Okej, przed nami duża złota paczka premium i tutaj mamy 24 karty, 20 złote, 7 rzadkich. Zobaczmy, czy chociaż tutaj będą może ekrany. Otwieramy paczkę numer 1, dajcie ekrany. No to niezłe ekrany. Hiszpania, prawy obrońca. Mario Gaspar. No to nieźle. Przed nami kolejna paczka i tutaj mamy 12 kart, 10 złotych i 3 rzadkie. I to są sami zawodnicy, otwórzmy ją. Proszę jej, dajcie mi tutaj jakąś dobrą kartę, chociaż jakieś ekrany czy coś w tym stylu. No to nieźle. No i dobra ekipa, to było tyle w tym materiale. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Jak coś, zapraszam do łapkowania. Jeśli wam się ten materiał spodobał, standardowo zapraszam do komentowania. Zapraszam do subskrybowania, jak jesteście nowi. No i co, miłego weekendu, trzymajcie się. Pa, pa i cześć, elo!